patrząc na liczbę zachorowań, patrząc na liczbę pacjentów onkologicznych, no to jest jeden z tych elementów, który sprawia, że nasze społeczeństwo się kurczy, bo liczba chorych umierających na choroby nowotworowe każdego roku jest coraz większa. I nawet jeżeli mamy szansę się obronić przed różnego rodzaju chorobami nowotworowymi, na przykład przez profilaktykę, na przykład przez szczepienia HPV, to nie robimy tego. Zna pan odpowiedź dlaczego? Dlaczego nie chcemy sami sobie zapewnić bezpieczeństwa? To nie jest tak proste. Nie jest to tak proste, bo tak rzeczywiście to tempo wzrostu tych nowotworów jest niesamowite duże. No, to jest 150 tysięcy nowych zachorowań rocznie w Polsce. To jest naprawdę bardzo dużo i jak widzimy. Natomiast to się porobiło ostatnie lata, wszyscy biegamy. Mhm. Jest tempo, praca, nie mamy czasu. A trochę jest też część społeczeństwa, boi się po prostu, no bo to tak, a może lepiej tego nie ruszać, a może mnie nie dotknę, a może mnie ominę to wszystko. I z jednej strony mamy strach tych wszystkich badań, czyli tutaj mamy tą profilaktykę wtórną, żebyśmy mogli po prostu wczesny wykryć nowotwór, a też mało robimy tą profilaktykę pierwotną, żebyśmy nie zachorowali po prostu, czyli robić te wszystkie czynności, żeby jednak uniknąć tego nowotworu. I to niestety jest cały czas problem, a nowotwory jednak się rozwijają. Pani doktor, jest tak, że jednymi z tych nowotworów, które zabijają najczęściej, są nowotwory płuc, nowotwory klatki piersiowej, nowotwory krtani, przełyku, no całego układu oddechowego, czy też pokarmowego, patrząc także już całkiem szeroko. To jest tak, jak mówi pan profesor, że lepiej nie ruszać, że lepiej nie wiedzieć. Jak nie wiemy, to będziemy zdrowi. No tyle tylko, że to tak nie działa, ale ten argument sam kilkukrotnie co najmniej słyszałem. Absolutnie nie. Należy się badać, sprawdzać, kontrolować. Oczywiście w miarę naszych możliwości. Jest to bardzo ważna kwestia związana z tym, że im wcześniej rozpoznamy chorobę nowotworową, w tym wcześniejszym stadium ona będzie i tym większe będą nasze możliwości jej wyleczenia. I dotyczy to tak naprawdę wszystkich nowotworów litych, począwszy od tych związanych z regionem głowy i szyi, jak i tym najczęstszym zabójcą, jeżeli chodzi zarówno o populację mężczyzn, jak i kobiet w Polsce, czyli raka płuca, a także właśnie wspomniane nowotwory układu pokarmowego. To panie profesorze, pan wspomniał o tym, że niewiele robimy, jeżeli chodzi o tą profilaktykę pierwotną. Pani doktor mówi o chorobach płuc. Jak często spotyka pan na chodniku ludzi, którzy palą? Idzie pan, nie wiem, do pracy i mija pan ilu? Mnóstwo. Mało tego, smutne jest, nawet widzę w szpitalu sporo osób pali, co nie powinny być, jak oni to widzą, wychodzą na zewnątrz. I to jest rzeczywiście bardzo dużo tego. Ale to jest tak, panie profesorze, że przychodzi do pana na oddział pacjent, nie wiem, z zaawansowanym nowotworem i on wyskakuje gdzieś za róg, żeby sobie zapalić? Niestety tak. Mało tego, mamy, niektórzy trafiają tak, że nawet od czasu do czasu, rzadko się na szczęście zdarza, że on spróbuje zapalić na salę po prostu. Że to jest niestety, po prostu ja pamiętam parę lat temu nawet pacjent w Katowicach, jakby się zdarzyło, zapalił na salę i potem tlen tam był jakiś problem, jakiś pożar się wdał. Także niestety jest to kiepski nalog i wszyscy dobrze wiemy, to jest jedyna udowodniona przyczyna właściwie zachorowania na pewne nowotwory, szczególnie tutaj nie chcę pani doktor mówić, ale palenie papierosów to jest niestety czynnik udowodniony jako przyczyna po prostu zachorowania na nowotwory, a jednak palą. A jednak palą i to po papierosy sięgają coraz młodsi, jak gdyby nie zdając sobie sprawy z ewentualnych konsekwencji. Mówimy dużo o profilaktyce i tej pierwotnej i tej także związanej z badaniami, no ale to jest też kwestia tego, pani doktor, jak dostępne są te badania. Wszyscy doskonale wiemy, ile czasu czeka się na wizytę u specjalisty, jak trudno czasem dostać jest się do poradni onkologicznej. No to jak połączyć ogień z wodą? Z jednej strony tą niechęć do badań, a z drugiej strony brak jej dostępności.
Część badań mamy dostępnych, część badań tych dotyczących właśnie profilaktyki wtórnej nowotworów mamy dostępnych w takich programach szerokiego dostępu, w których tak naprawdę lekarz-onkolog nie uczestniczy. Mówimy tutaj o mamografii, gdzie chore dostają takie chore w określonym wieku, w tym momencie ten wiek został rozszerzony między 45 a 74 lata, dostają zaproszenia na wykonanie profilaktycznej mamografii i takie chore trafiają do dalszej opieki dopiero w momencie, jeżeli ta mamografia okaże się być w jakimś stopniu nieprawidłowa i zachodzi podejrzenie choroby nowotworowej. Podobnie jest z profilaktyczną kolonoskopią, czyli badaniem, które ma służyć wykryciu wczesnych stadiów, czy wczesnego stadium, czy też stadiów przednowotworowych, jeżeli chodzi o raka jelita grubego. W przypadku raka płuca myślę, że z czasem dojdzie do takiej zmiany, w której rzeczywiście dostępne będą takie taka przesiewowa, niskodawkowa tomografia komputerowa, która ma na celu wykrycie właśnie nowotworów płuca w tym wczesnym stadium w określonej populacji właśnie tych tak zwanych heavy smoke, czyli chorych, którzy cechują się kilkudziesięcioletnim wywiadem palenia. Do tej pory mieliśmy w Polsce taki program pilotażowy, który niestety rozpoczął się w okresie trwania pandemii SARS-CoV-2, ale jego okres został przedłużony i liczymy na to, że stanie się ten program także naszą codziennością. Panie profesorze, pan jest nie tylko wybitnym chirurgiem, onkologiem, ale jest pan też człowiekiem, który uczy młodych lekarzy, który pokazuje im, jak funkcjonować. Ma pan jeszcze komu pokazywać, bo patrząc na to, ile jest wolnych miejsc na rezydenturach onkologicznych, no to wydaje się, że akurat ta część nauk medycznych nie cieszy się jakimś specjalnym zainteresowaniem przyszłych lekarzy. Dlaczego? Dlaczego? No jest to trudna dziedzina. Trudna dziedzina. Z jednej strony mamy tak, typowo tą chirurgię, która jest chirurgia ogólna i to nie są ciekawe przypadki, bo przychodzą różny przekrój społeczeństwa, po prostu nie mówiąc o tym, co piją, co palą, co różne wypadki i to wszystko nie jest ciekawe dla młodych lekarzy, którzy by się chcieli. Z drugiej strony jest chirurgia onkologiczna, która jest trudną dziedziną, bo to są trudne operacje, wymaga długie szkolenie po prostu. I to często wybierają sobie może troszeczkę lżejsze takie specjalizacje. Jest to smutne niestety i coś trzeba w tym kierunku zrobić, bo rzeczywiście ja teraz mam w przyszłym tygodniu rozmowę z jedną rezydentką, która jest zainteresowana pracą na chirurgię. Trochę się zmieniło, ja na szczęście mam trochę tych lekarzy, można powiedzieć nawet akurat na tym momencie wystarczający i mogę przekazywać tą wiedzę i mocno rozwijamy tą chirurgię onkologiczną. Natomiast rzeczywiście mamy problem w całym kraju, że chirurgów jest mało. Nie chcą się zgłaszać i myślę, że to jest trudne, długie szkolenie, a jednak no nie chcę mówić finansowo, bo dzisiaj lekarze dobrze uważam zarabiają, natomiast mimo wszystko można czasami inaczej do tego podejść i mamy problem i nie wiem co się zrobi, bo teraz jest średnia wieku chirurga 60 lat i sporo osób takich, które są właśnie w tym wieku, a jak będzie później, trudno powiedzieć.